kwestia czekania i myślę, im dłuższy jest Adwent, tym większa jest radość z narodzin. Oczywiście mogło być zawsze szybciej, patrząc na funkcjonowanie diecezji i na wiele zadań duszpasterskich w ramach życia diecezjalnego, ale Duch Święty czuwa i myślę, że w tym czasie, którym jest czasem właściwym, ta decyzja papieża Franciszka zaistniała. Cieszymy się i radujemy, że to ma miejsce w życiu naszej diecezji i że ufamy, że to posługiwanie biskupa nominata w ramach diecezji chełpińskiej będzie i owocne, i dobre, przynoszące radość i jemu, i całej wspólnocie diecezjalnej. Księże biskupie, proszę wyjaśnić widzom naszego programu, jak wygląda ta procedura. Zanim zapadnie decyzja, zanim Franciszek podejmie taką decyzję, to jednak to trwa. Jak to wygląda, ten proces? Pierwsza kwestia jest zawsze sprawą potrzeby biskupa w danej diecezji. Oczywiście nie podlega dyskusji potrzeba biskupa diecezjalnego, który ma przewodzić, ma kierować, ma prowadzić jako pasterz daną diecezję. Inna jest sprawa tych, którzy go wspierają. W ramach życia Kościoła Kościół stworzył właśnie biskupów pomocniczych, którzy właśnie są tymi, którzy to posługiwanie, w zależności od wielkości diecezji, bo mamy przecież też w ramach życia Kościoła jest bardzo wiele małych diecezji, może nie tyle w Polsce, ale na przykład w Italii, we Włoszech, gdzie jest plus minus 250 diecezji, w dużej większości są to diecezje małe i tam wystarczy, myśląc o strukturze Kościoła, ta obecność i posługiwanie biskupa diecezjalnego. Patrząc na tradycję naszej diecezji, jeszcze kiedyś chełmińskiej, to już w ogóle byłoby, myśląc o 1 700 000 wiernych, którzy byli wiernymi w tej diecezji chełmińskiej, to trudno sobie wyobrazić to posługiwanie bez biskupów pomocniczych, wspierających. Ale również i dzisiaj diecezja chełpińska, która terytorialnie obejmuje 12 900 km2, patrząc na strukturę Łeba, Rowy, Objazda, aż pod Żarnowiec, który już jest parafią diecezji gdańskiej, a na południe patrząc po Koronowo i zachodnia część Człuchów, Chojnice, po drodze jeszcze cała, można powiedzieć, Kaszuby tradycyjne, Kościerzyna, Kartuzy, Lęborg i ten pas nadwiślański, łącznie z Nowe Świecie i tutaj Tczew, Starogardański, Kociewie, więc ta, zarówno to posługiwanie i obecność biskupa pomocniczego, no, jest, nie chcę powiedzieć, że nieodzowne, ale tak bardzo właśnie pomocne, myśląc o funkcjonowaniu diecezji. I kiedy zaistniała sytuacja, iż biskup Wiesław, biskup pomocniczy ówczesny Pełpiński, poszedł w darze, jeśli tak można wyrazić, do diecezji toruńskiej, wówczas no, ta luka powstała, trzeba było ją w miarę szybko zapełnić i dlatego od samego początku było moje staranie, aby tak zaistniało, poprzez najpierw w ramach procedury jest prośba do Stolicy Apostolskiej, iż potrzeba jest biskupa pomocniczego, po otrzymaniu odpowiedzi pozytywnej następuje procedura, w której współuczestniczy i prowadzi nuncjatura, jeśli jest w danym kraju, a w naszej ojczyźnie jest, która prosi o, najpierw ze strony biskupa diecezjalnego, o kandydatów i ta procedura, że tak powiem, nabiera tempa poprzez właśnie opiniowanie tychże kandydatów, szukanie jak gdyby jak największego spektrum zobrazowania osób posługujących, którzy ewentualnie są w danym momencie kandydatami. I w przypadku pozytywnych opinii w różnych miejscach i u osób zarówno duchownych, świeckich, osób konsekrowanych, zaistniałych tych opinii, nuncjatura przygotowuje tychże kandydatów do przekazania potem informacji do kongregacji, do spraw biskupów, która to kongregacja
ponownie przegląda, weryfikuje, w pewien sposób rozczytowuje się, czy też zasięga jeszcze jakieś informacje i w ramach, powiedzmy, po analizie takiej w ramach Kongregacji do Spraw Biskupów na sesji, która się odbywa, jest wstępne opiniowanie i prefekt kongregacji w ramach spotkań z Ojcem Świętym idzie, przekazuje informacje i daje papieżowi do, można powiedzieć, weryfikacji, czy też do przyjrzenia się tymże kandydatom. Papież jednego z nich, czasami już zasegurowanego, czasami po prostu poddaje, w sensie wydaje decyzję o możliwości, aby był on z kandydata, stał się nominatem w ramach poszczególnych diecezji. Ostatnia kwestia, sam moment ogłoszenia to też jest szczególny, bo to jest, o ile wiem, zawsze 12 i zawsze Radio Watykańskie podaje taką informację. No, wynika to z funkcjonowania Stolicy Apostolskiej i w ramach przygotowania tej informacji najpierw przez sekretariat nuncjatury, sekretariat stanu i żeby no, ta informacja dotarła do szerokiego gremium, podaje się właśnie poprzez Radio Watykańskie.